Luty pod znakiem koszykówki w Sosnowcu. Na cały miesiąc w nowym obiekcie miejskim zaplanowano wielkie wydarzenia sportowe, a tysiące kibiców będzie mogło zagrzewać do walki reprezentację Polski kobiet i mężczyzn. Pierwsze mecze już 2 lutego. Fatima Orlińska. Wypełniony kalendarz na luty pokazuje, że Arena Sosnowiec, czyli nowa hala sportowa, która oddana została do użytku w ramach Zagłębiowskiego Parku Sportowego rok temu, spełnia swoją funkcję. Od początku planowano organizować tam duże wydarzenia sportowe, a obiekt cieszy się uznaniem dużych federacji. Cieszy nas przede wszystkim to, że naprawdę jest to hala, która gości u siebie najlepszych reprezentacji Polski, mężczyzn, bo od tego zaczęliśmy, zainicjowaliśmy w ten sposób halę. W tej chwili reprezentacja również kobiet będzie u nas gościła i to zarówno na rozgrywkach turniejowych, jak i jako zgrupowanie kadry, czyli ta część taka zaplecza treningowego. Bardzo jest to dla nas istotne, że po raz pierwszy będziemy gościć zawody lotto 3x3. To też nowość dla nas i wyzwanie, trzeba przemodelować halę pod te rozgrywki. I jak zapewnia Polski Związek Koszykówki, sportowych emocji nie zabraknie. To między innymi tradycyjne rozgrywki turniejów PKO SA Pucharu Polski z udziałem czołowych drużyn w Polsce. Organizatorzy zapowiadają, że na kibiców będzie czekało też sporo niespodzianek, a nie na wszystkie wydarzenia wstęp będzie odpłatny. Zapraszamy kibiców przede wszystkim na halę, żeby tu oglądać się, chociaż i też przed telewizorami, bo wszystkie wydarzenia będą transmitowane w telewizji. 2-4 luty PKO SA Puchar Polski Kobiet, 7 luty mecz reprezentacji Polski Kobiet, 15-18 luty PKO SA Puchar Polski Mężczyzn, 22-24 luty Lotto 3x3 Liga Kobiet i Mężczyzn, no i 26 lutego mecz reprezentacji Polski Mężczyzn z Macedonią. Dzięki którym miasto po latach zaznacza swoją obecność na sportowej mapie Polski. Duże wydarzenia to okazja nie tylko do promocji Sosnowca, ale i szansa dla lokalnych przedsiębiorców, którzy na przyjeździe drużyn, ale i kibiców mogą wyłącznie skorzystać. Tym bardziej, że współpraca ze związkami sportowymi zapowiada się długoterminowo. Miasto to może tylko przygotować infrastrukturę, sprzedać teren, znaleźć teren pod tego typu inwestycje i tutaj za nami przy ulicy Zaruskiego właśnie taki teren jest. Zachęcamy wszystkich do spojrzenia na przetargi, które są, bo jest to teren właśnie przeznaczony pod działalność usługową, hotelarską, restauracyjną. Także myślę, że i w tym zakresie coś w tym rejonie się będzie działo, co przyniesie dobre efekty ekonomiczne dla przedsiębiorców, ale też jak gdyby no, wypełni już do końca tą przestrzeń, bo oprócz obiektów sportowych będziemy mieć również możliwość, żeby sportowcy nie musieli daleko jeździć poza ten teren. Sprzedaż biletów na rozgrywki w koszykówce ruszy wkrótce.